O. Ruchy niepewne, bo to jeszcze poranek. Wleciała kaweczka w takim limitowanym kubeczku. Dostałem kiedyś od Golden Mike'a. Z jednej strony jego logo, z drugiej strony moje logo, a ja się tak w ogóle to chyba nawet nie przywitałem. Witam Was bardzo serdecznie, Goblin z tej strony. Dzień wolny nieplanowany. Nie planowałem, że będę miał dzisiaj wolne, a mam. Jak widać, pogoda zajebista. Więc coś będę dzisiaj robił, jeszcze nie wiem co. Już jest w sumie późno, bo około godziny 11, także poodsypiałem te nocki troszeczkę. Wpadło już śniadanko, kawkę za chwilę wypiję. No i będę myślał, co tu dzisiaj robić. Masa pomysłów, bo już dawno nie było magnesu, ale też nie chciałbym dzisiaj odpuścić kopania, natomiast nie mam samochodu do godziny pierwszej czy tam drugiej. Ja tutaj chcę wejść, ale nie wiem, czy dam radę. Czy się nie ześliznę w tych swoich tańcówkach. No. Dobra. Jestem. O czym ja to mówiłem? Aha. Chciałbym jechać również na kopanie, natomiast magnesu dawno nie było, więc pojadę na magnes, tylko problem polega na tym, że wcześniej mieszkałem w mieście, miałem blisko do rzeki, a tutaj nie znam żadnych zbiorników wodnych. Dlatego siądę zaraz do map, poszukam, mam rower, więc pojadę rowerem, porzucam trochę magnesem do godziny pierwszej, a potem zjadę, wezmę detektor, pójdę coś poszukać na to słynne guzikowe pole od drugiej strony. Zrobimy sobie dzisiaj taki maraton poszukiwań cały dzień, bo nie mam ogólnie nic w planach, więc będę cały dzień szukał, co cieszy, takie dni cieszą. I tyle. Zaraz siądę do map, jak dopiję kawkę. Zobaczcie. Pięknie, co? Zapraszam do oglądania. No i dobra moja, wychodzi na to, że będę miał gdzie porzucać. Ja mieszkam tutaj w tych rejonach ogólnie. Jest tutaj kilka zbiorników wodnych, ale myślę, że na terenach prywatnych nie będę na to tracił zupełnie czasu. Tutaj coś jest. I tutaj prawdopodobnie pojadę. Tutaj prawdopodobnie pojadę. O. Pokapanie. No jest źródełko. Jest źródełko, ale żur, syf, no ale nic. Może coś tu zalega fajnego w wodzie. To mi się wydaje tereny prywatne, także rzucanie tutaj z tej linii brzegu raczej odpada. Jak to po drugiej stronie wygląda, panie? Zarośnięte, to się okaże na miejscu. I tutaj chyba było jeszcze coś, tak? Gdzie to jest? Elegancko. No tutaj raczej nie ma możliwości, żebym sobie zszedł i porzucał, ale myślę, że z tego mostu mogę magnesem kilka razy sprawdzić. Może coś fajnego wyjdzie. Z drugiej strony. Jest tu zejście jakieś. Troszkę stromo. Będzie. O, tu jest chyba jakaś woda też. Da radę. Poradzimy sobie jakoś. Jeszcze tu nie popatrzyłem, jak to wygląda. No zobaczymy. Może tu jest jakiś wodospad z tej strony. No może być ciekawie. Ja nie tracę czasu. Siadam na rower i cisnę. Miał być rower, ale nie będzie roweru. Mirela już przyjechała, mam samochód. Przyznaję się, jestem leniem. Nie chce mi się, ale spakowałem od razu detektor. Nie, że mi się nie chce poszukiwać, bo poszukiwać mi się chce, ale rowerem mi się nie chciało jechać. Ale już spakowałem sobie od razu detektor, wszystko co potrzebuję na wykopki, także jadę najpierw na magnes, zobaczę, czy tam miał gdzie zaparkować w ogóle samochód. I tyle. A to dosłownie może 5 minutek stąd. Jak się uda, to porzucam magnesem i potem już bezpośrednio na wykopki jadę ryć.
No i co, znalazłem tutaj miejsce parkingowe blisko. Dosłownie jakieś, nie wiem, 300-400 metrów do tej rzeczki. Tak w ogóle to w tą stronę nie wiem ile to było kilometrów, bo ja nie zerowałem licznika, ja sobie to potem sprawdzę na mapie. Wszystko było z górki. Także jakbym wracał z tego magnesu, to musiałbym jechać całą drogę te kilkanaście kilometrów pod górkę. A ja od tego okresu, jak ten cała ta pandemia i to wszystko się zaczęło, to nie byłem od marca w ogóle na siłowni, się to wszystko zaczęło, pozamykali to. Ciepłe kapcie, popcorn, chipsy, urósł mi belly, brzuszek mi urósł i nie mam kondycji w ogóle na takie wycieczki. Będzie trzeba na tym popracować, a teraz lecę popatrzeć, jak to tam wygląda. 2 metry od samochodu, już pierwsza znajdka na oko. Monetka? Nie, jakiś bolec. O okrągłość myślałem, że one penny. Token. Średniowieczny token. Dobra, idę. Słuchajcie, jestem już na miejscu, natomiast zobaczcie, tutaj są wykonywane jakieś prace porządkowe. Nie będę tutaj prawdopodobnie rzucał magnesem, tam widzę, że chłopaki siedzą w samochodach, nie chcę też kamerą kierować w ich stronę, unikam tych niepotrzebnych pytań. Natomiast logo na ich samochodach jest takie same jak tam na tym budynku, więc myślę, że te tereny po prostu należą właśnie do tej farmy. Fajnie, że wyczyścili ten brzeg. Ja tutaj prawdopodobnie wrócę i poszukam, zobaczę jak to będzie wyglądało i tyle, nie? Tak wygląda druga strona. Myślę, że tutaj z mostu mogę sobie rzucać tym magnesem. Nie powinno być żadnego problemu. Ja dzisiaj to prawdopodobnie odpuszczam, bo nie wiem, czy te osoby, co tam ogarniają, za chwilkę nie przeniosą się na tą stronę, a nie chcę im przeszkadzać. Nie będę też czuł się komfortowo. Z drugiej strony jest wodospad. Nagrywanie magnesu przy wodospadzie odpada. Chyba, że robiłbym wam podsumowania na zewnątrz, to wtedy dałoby radę. Bo będzie mi zagłuszać po prostu. Ja sobie zobaczę, czy jest tutaj jakieś zejście. O kurde, panie. No to teraz ogłoszenie prywatne. Mam do sprzedania 2 lampy do samochodu marki, nie wiem co to jest, marki Opel Tigra po tuningu. Także zgłaszajcie się, tanio sprzedam 2 lampy dostępne. Ale śmieci, kurde, dziury po królika, żebym nie wpadł. Wolę sobie kopać. Będę musiał tu z workiem przyjechać, jak przyjadę na magnes i pozbierać te śmieci. Ale klimat, patrzcie się. Kurde, za dziecka to by była baza taka do zabawy, że całe dnie by się tu spędzało. Rower byłoby gdzie zostawić, także obiecuję, że następnym razem odcinek będzie mniej leniwy i przyjadę. Przyjadę rowerem. Idę zobaczyć ten wodospad. Sporo wody. Brzeg stromy. Ale myślę, że tam bym bez problemu mógł sobie stanąć i jakoś tutaj zejść i porzucać tym magnesem, bo miejsce naprawdę klimatyczne. Chociaż kilka rzutów sprawdzić, czy tutaj nie nawrzucali monetek na szczęście. Także przyjadę tutaj, ale pierwsze co zrobię, żeby się czuć komfortowo, to sobie podejdę teraz do tego biura z kablami tu. Podejdę sobie do tego biura, zapytam, czy mogę sobie tutaj rzucać magnesem. Bo nie chcę jakichś niepotrzebnych problemów. Także idę do tego biura, zapytam i przyjadę tutaj. Jutro mam też wolne, może jutro przyjadę rowerem. Wstanę wcześniej, przyjadę, porzucam sobie. Pamiętajcie, 2 lampy z Tigry do sprzedania, tanio. Tyle, lecę do tego biura. No i zobaczcie, gdzie jestem. Na guzikowym polu od drugiej strony. I tutaj zacznę swoje dzisiaj poszukiwania. W tym biurze byłem, natomiast dali mi oczywiście maila, kazali mi wysłać zapytanie w mailu. Nikt nic nie wie, czy mogę, czy nie mogę. Także wyślę maila po powrocie dzisiaj do domu.
Lecę poszukać. Pogoda, jak widzicie, zmienna, zaczęło padać. Troszeczkę kropi, dlatego zaparkowałem sobie tutaj samochód. W razie jakby się rozpadało, to przeczekam. Tyle, lecę, ryd, wyciągam sprzęt, ubieram się i dzisiaj robię 5 znajdek. 5 znajdek wam pokazuję, każde jakie wykopię, czy to śmieci, czy coś fajnego. Wszystko po kolei, a tutaj tych sygnałów było bardzo dużo. Jest to dzisiaj maraton poszukiwań, stąd ten pomysł. Wrócimy sobie do tej formy, ktoś tam też się o to upominał. I tyle, nie przedłużając, lecę kopać. No i 5 pierwszych dołeczków. Daleko od samochodu nie odszedłem. Tak jak wcześniej mówiłem w poprzednich odcinkach, to miejsce tutaj, ta część tego pola zupełnie nie przeszukana, stąd właśnie tyle sygnałów. Natomiast wyszły już tutaj hamerki. Ja ostatnio wykopałem tego srebrnego szylinga. Właśnie, konkurs. Konkurs nadal trwa. Link do tego filmu z konkursem zostawiam w opisie filmu. Tam można właśnie wygrać tego szylinga, którego tutaj znalazłem. A co do tych 5 moich pierwszych znajdek, kawałek ołowiu, tu jakieś takie, nie wiem, muszę wyczyścić, w ogóle śmieję się sam z siebie, bo jak wsiadałem do samochodu, to zadałem sobie sam pytanie, czy wszystko wziąłem, a nie miałem torby na znajdki i tego, no, pitpointera i czyścidełek, także będę trzymał po kabzach dzisiaj. Takie coś, coś od czegoś, moje ulubione, tu jakiś, to nie jest guzik. Nie wiem, od czego to jest. Od naboju prawdopodobnie, od tych shotgunów, może jakiś mniejszy i kawałek aluminium. To moje 5 pierwszych sygnałków. No i co? Do kolejnych. No i kolejna piąteczka. Rozpadało się. Tyle czasu miałem, żeby się przygotować. Ani osłony na detektor, ani torby na znajdki. Ja nie wiem, po co ja sobie te pytanie zadałem w aucie. Jak w ogóle się nad nim nie zastanowiłem potem. Jakiś taki pierścień wiodący, czy co to jest, nie wiem. Ale taki dosyć kawał to jest chyba mosiądzu. W sumie najlepsze znalezisko, bo moja pierwsza zrywka znaleziona przez okres roku czasu w Wielkiej Brytanii, także super znalezisko. Poważnie, jeszcze nie wykopałem zrywki tutaj na angielskiej ziemi. Takie coś. Coś od czegoś. Na pewno. Jakieś inne. Ciekawe. W patynie widać, że mogło być coś. Jest, może być to wiekowe. No i guziczek. Bez ucha. Fajny sygnał. Wysoko biło. I taki, takie coś z takim czopem, bolcem, czupaczupsem. O. Taki kawałek blaszki. Lecę dalej. Trzecia piąteczka ma być. Tak, trzecią piąteczkę zbieram dla was. Pierwszy sygnał, na chwilkę uciekłem, bo zaczęło dosyć mocno padać, ale pogoda już się zupełnie zmieniła i wróciłem do kopania. Pierwszy sygnał do piąteczki jest sreberko. Ja wam teraz nie pokażę, za chwilkę wam pokażę, jak te 5 sygnałów wykopię, ale jest sreberko! Goblin wraca do formy. Znaczy wracam, zaczyna mi się dopiero forma, bo ja nigdy formy nie miałem ogólnie, ale jest zacnie, jest super. Jest naprawdę zacnie. Już wam pokazuję dlaczego. Oczywiście 5 fancików, te pierwsze 3 to jakieś kawałki mosiądzu, nieważne, bo zanim pokażę wam tą srebrną monetę, którą wykopałem, zobaczcie, coś takiego mi wyskoczyło, nie wiem co to jest, czy to jest jakaś brosza, no ale jest piękna. Ja ją oczywiście wyczyszczę, nie mam tutaj ze sobą żadnego czyścidła, ale nieważne, w domu poogarniam. Ręce mi się trzęsą, bo super jest, ale fant. Nie wiem co to za brosza, postaram się ustalić, powysyłam foty do mądrych głów, niech powiedzą co tam znalazłem, ale no piękne, widać, że wiekowe, ale fant, super, cieszę się, że tu dzisiaj przyjechałem. No i sreberko, ja nie wiem czy to dokładnie, czy to jeszcze jest 3 pensy, 6 pensów za jechaniec, na 100% to jest 90 parę procent sreberka. Postaram się wam wyostrzyć, niestety jest tak wytarta, tam jest 1916,
Czekajcie, ja się przyjrzę. Tak, 1916. Jest pochmurne niebo i to światło jest słabe. No ale jest sreberko. Jest kolejne sreberko. Ja tak chodziłem ponad 3 czy 4 miesiące bez sreberka. No i teraz już praktycznie drugie srebro. Ten szyling 50% srebra wpadł. No jest zacnie. Jest fant. Dwa piękne fanty. Kolejnej piątce, oby następna też taka była. Będę się tutaj kręcił, bo jest naprawdę bardzo dużo sygnałów. Ach. Kolejne pięć fancików. Ten Poseidon mnie ewidentnie chce dzisiaj stąd wygonić, bo znowu się rozpadało. Zmienia się ta pogoda co dosłownie 10-15 minut. Angielskie dziadostwo. Taki bolec jakiś, kolejne coś od czegoś. Tym razem nic ciekawego, to takie też jakieś było z gwintem. Doczyszczę to jeszcze w domu, zobaczę. Kawałek blachy i jeszcze jakiś taki kawałeczek ołowiu. Także kolejne 5 fancików. Muszę sprawdzić, czy mam rzeczywiście 5, bo potem się okaże, że nawet goblin do 5 nie umie policzyć. Dobra. Jest, kurde, apetyt mam już taki, skoczyły morale do góry po tym sreberku, to jakaś, to co wyciągnąłem, to jeszcze dokładnie nie wiem, co to jest, mam nadzieję, że jakaś brosza, może wyślę zdjęcia do Roberta Swerczyka, niech popatrzy, może coś wymyśli. No, tyle, lecę. Kolejna piąteczka, jakiś aluminium, to jest prawdopodobnie od tubki. Tak, na pewno, to jest od tubki. Wpadły dwie krągłości. Nie są to żadne żetoniki czy monety. To akurat leżało na wierzchu. Nie musiałem nawet kopać. Wypłukane. A to jest to samo. To są jakieś od guzików, mi się wydaje. Nie wiem. Części zaślepki czy zaślepki od guzików. Źle mówię. Jakieś części od guzików, mi się wydaje. Nie jestem pewny do końca, ale... I kolejna piąteczka, tu jakiś aluminium wyszło, to jest tak, od tubki, dwie krągłości, natomiast nie są to monetki, to leżało na wierzchu, wypłukane przez deszcz, też widać nalot na tym, a to takie same, nie wiem od czego to, nie ma nic z dwóch stron, już kilka sztuk tego wykopania, czy to jest coś od guzików, jak ktoś wie, to pisać w komentarzach. Od czego to jest, mi się tak wydaje. Już wykopałem tego tutaj dosyć sporo. I też guziczek i też na wierzchu bez kopania wypłukany. W sumie dzisiaj pierwszy, także nie ma źle. Jakbym poszedł na dół, to każdą to piątkę robiłbym co 30 sekund. I byłoby 5 guzików, 5 guzików, 5 guzików i tam potem może coś innego, ale... Tutaj akurat nie ma tego aż tak dużo. A to fajnie. Lecę dalej. Już wam pokazuję, co mi się tu z ziemi udało wyskrobać. Jakiś drucik. Tutaj widać mieździuszkę w środku gdzieś, o tutaj. To jest prawdopodobnie od shotguna. Tył tylko już taki stan, że rozleciało się to na drobne części. Jakiś kawałek aluminium. To jest prawdopodobnie od łyżeczki. Ja to wyczyszczę w domu, zobaczymy, może z tyłu będą jakieś punce. Już tutaj wykopałem też chyba dwie i maniek dwie na poprzednim wypadzie wspólnym właśnie takie końcówki od łyżeczek. I coś takiego i teraz pytanie, czy to jest po prostu jakiś taki ołów, czy jest to coś ciekawszego. Oczywiście wyczyszczę, zrobię wam fajne podsumowanie, poczyszczę te wszystkie znajdki. Ciekawe jest tym tego. Jak taki jakiś, jakaś taka... Badż wygląda, ale za grube to na badż i ołowiane ciężkie. Zobaczymy. Wyczyszczę i pokażę. Kolejna piąteczka. Słabiutko, ale na tym polega ta pasja. Ja się cieszę, mam i tak dzień zrobiony. Na tym polega ta pasja, że się nie wie, co się kopie. Nakrętka, tak? Nakrętka. To jakaś blaszka, ja to wyczyszczę w domu i zobaczę, co to jest. Może zwykła, po prostu pozginana. Może coś jest w środku. Takie dęko z dwoma. Dwie dziurki są, czy więcej?
z dwoma dziurkami takie dęko, też na wierzchu, praktycznie niekopane. Takie coś na początku myślałem, że mam, bo to tak leżało w taki sposób i myślałem, że mam dęko, ten dęko, kluczyk od traktora, bo te kluczyki tak wyglądają właśnie w taki sposób. Ale wyczyściłem kawałek blachy, no i nic. I kolejna blaszka, to tyle. Może następna piąteczka lepiej dopiszę. A więc tak, ta krągłość, kolejna ta część prawdopodobnie od guzika. Nic tutaj na tym nie ma. Jakaś taka zbita blacha, coś troszeczkę też połamane, miedziucha. I dwa takie elementy, jakiś wentyl czy coś takiego, już tego dosyć wychodzi, takich widzicie tutaj sporo. I kawałek ołowiu ułamanego. Ja tak się zastanawiam nad tymi odcinkami, w jaki sposób je robię, pokazując te pięć znajdek. Ja myślę, że to jest fajna forma raz od czasu. Super sprawa, bo pokazuje to realia takiego kopania. Już taki odcinek kiedyś był i w miarę fajnie się przyjął. Także może tam kiedyś jeszcze powtórzymy. Piszcie, co myślicie o tej formie odcinka. Teraz troszeczkę więcej jak 5 sygnałów. Znalazłem na oko jeszcze takiego żetona jakiegoś. Ciekawe od czego to. Takie coś. Uwielbiam te coś od czegoś. Wszystko tu mam coś od czegoś. To też umyję, zobaczę w domu. Tu jeszcze troszeczkę mam tych ołowianych takich elementów. To jest ciekawe, co to jest. Pisać oczywiście, jak ktoś wie, rozpozna, to śmiało w komentarzu. Z chęcią się dowiem, co to jest. Mamy dzień kolejny, ja wczoraj końcówkę materiału nagrałem bez dźwięku. Troszeczkę opukałem na szybko te znajdki. Zaraz posklejam ten film dla Was do kupy i wrzucam go od razu do sieci. Ogólnie tutaj nic ciekawego, wiadomo, standardowo jakieś guziki, części, coś od czegoś. To może być coś starszego, sądząc po patynie. Taki zielony typowy nalot. Tu jest ta łyżeczka, nie ma na niej żadnej puncy. Z tych ciekawszych znajdek to, tak jak mówiłem, nie wiem, dalej jeszcze nie szukałem, jak ktoś wie, to śmiało pisać. A to ołowiane, słuchajcie, to jest prawdopodobnie jakiś żołnierzyk. Ja to trzymałem na nagraniu w taki sposób. Obmyłem to troszeczkę, obróciłem. Nie ma ten żołnierz głowy, także jeździec bez głowy. Jakiś żołnierz chyba, nie wiem, zabaweczka, ale ciężkie, bo ołowiane. Też ciekawa, fajna znajdka. Powysyłałem zdjęcia, natomiast nie mam jeszcze żadnej informacji, co to może być, także tak samo, jak ktoś wie, to pisać. Jestem po prostu ciekaw. I też myślałem, że ma to swoje lata na pewno. Fajne. Fajna znajdka. No i myślę, że w sumie chyba fancik dnia. Stan, jak widać, no kurczę, szkoda. Trzy pęsóweczka to jest. Nie wiem, czy tu będzie widać. Widać ten, tą trójeczkę tutaj. Trzy pensy. Jest dziurka. Nie wiem, czy ona przez kogoś została zrobiona, czy po prostu gdzieś się uszkodziła, jak leżała w ziemi. Pozaginana. No ale jest kolejne, trzecie sreberko. Teraz już w przeciągu krótkiego czasu. Także no cieszy ogromnie. Cieszy ogromnie. Jest sreberko. No i co? No i to by było chyba z tych takich ciekawszych znajdek wszystko. Dziękuję, że oglądacie, komentujecie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału dla zasięgu. Trzymajcie się tam. Zdrów, hej!